W sobotę w Domu Kultury Arsus odbyły się uroczyste obchody 80-lecia harcerstwa w naszej dzielnicy. Tradycją jest, że w przypadku ważnych wydarzeń wbija się gwóźdź w drzewie sztandaru, co czyni go coraz cięższym. Tym razem gwóźdź wbili komendant Kapówce i burmistrz Ursusa w asyście śpiewających harcerzy i zuchów. Czuwaj. Jesteście z dwóch różnych drużyn, jeśli dobrze rozumiem, ale tego samego chówca. Tak. Jakie to? Warszawska Gromada Zuchowa, Dzielne Feniksiątka i... No i tutaj. 90. Warszawska Drużyna Harcerska Fantasmogory. Jestem drużynowym. Kto wymyśla nazwy? Bo to są jakieś przydomki tych, do tych... Nazwy wymyślają założyciele drużyn. To akurat nie byłam założycielką drużyny, ja tylko przejęłam tą nazwę oraz drużynę. Zwiąże się nazwa z nowością drużyny. Od ilu lat działacie w harcerstwie? 8. Ja jestem od 3. A dzisiaj mieliśmy przyjemność uczestniczyć w 80-leciu właściwie, w obchodach 80-lecia. Jak odbieracie tę uroczystość? No, bardzo była przejmująca, podobało mi się. Naprawdę było bardzo fajnie i komendantka pięknie się wypowiadała. No, można ocenić ją bardzo pozytywnie. Co najbardziej podobało Ci się dzisiaj w uroczystości? No, podobały mi się pewne występy innych środowisk, piosenki, tak, wspólne i przemówienia naszej kochanej komendantki. Dzień dobry. Panie druhu, źle mówię. Druhu. Źle, druhu. Tylko druhu, bo panie i druhu to są równorzędne określenia. Więc po prostu druhu. Druh mówił dziś o historii podczas uroczystości obchodów 80-lecia harcerstwa w Ursusie. Kto może pojąć tę historię dziś? Czy młode pokolenie jest w stanie? Wydaje mi się, że tak, dlatego że raz, że są i instruktorzy obecnego chówca, którzy przekazują tą informację, no i jesteśmy my, starsze panie, starsi panowie, ale jeszcze w miarę, że tak powiem, na chodzie, którzy starają się również przekazać tą całą informację. Zresztą istnieje kolekcja pamiątek harcerskich, krąg, kolekcja, gdzie zbieramy różne, nie tylko harcerskie ursusowskie, ale również harcerskie innych miejscowości, innych ośrodków, jakieś pamiątki. I to wszystko może w jakiś sposób działać na, można przekazywać, pokazywać społeczności, można pokazywać młodzieży. Robimy cały szereg wystaw o różnej tematyce. I wydaje mi się, że w tej chwili nie jest rzeczą, jeśli oczywiście ktoś chce, żeby tą historię, no dosyć długo 80-letnią, żeby tą historię jednak chociażby w kawałkach troszeczkę poznał. Nie ma jak historia opowiadana, prawda? Nie ma jak historia opowiadana, ale wydaje mi się, że w historii opowiadanej, tak jak chociażby dzisiaj, nie ma możliwości wykazania tych szerokich rzesz instruktorów, czy pokazania szerokich rzesz instruktorów, którzy byli i którzy w tej chwili nie pracują, ale którym się jakiś szacunek należy. Natomiast jeśli chodzi o książki, czy pisane jakieś sposoby, to tu, tak jak i w pierwszym tym tomie historii harcerstwa, tak i w następnym będziemy pokazywali, no, prawie wszystkich. I tak się nie da wszystkiego pokazać, bo i gubi się w pamięci, i nie wszystkie rzeczy zostały zapisane. Panie burmistrzu, czy był pan harcerzem kiedykolwiek? Nie, nie byłem harcerzem, chociaż bardzo chciałem być harcerzem, ale niestety, jeśli chodzi o moje dzieciństwo, ja mieszkałem w wiosce. Do szkoły miałem 5 kilometrów.
zarówno do szkoły podstawowej, jak i w szkoły średniej. W związku z tym wszelkie obowiązki, które były mi wyznaczone w mojej rodzinie, nie pozwalały mi na to, aby uczestniczyć właśnie, ale bardzo chciałem, ale tak się złożyło, że w średniej szkole raz byłem na obozie harcerskim, pomimo tego, że nie byłem harcerzem. Także jakaś tam drobna sprawa, drobna namiastka, ale spróbowałem tego, co nazywa się harcerstwem, będąc 2 tygodnie na obozie harcerskim. No właśnie, czyli spróbował pan i jak pan ocenia, jakie funkcje, role harcerstwo dziś, szczególnie w Ursusie, może mieć, jaki wpływ na młodych ludzi, czy też ogółem? A z tyłu za mną są zdjęcia, które pokazują, a na przestrzeni tych 80 lat, zresztą widzieliśmy również na ekranie, dzisiaj wyświetlone były też zdjęcia, które pokazywały, jakie działania były podejmowane przez harcerstwo. Te działania, można powiedzieć, są tylko inne czasy, ale są bardzo podobne. Harcerstwo służy społeczeństwu. To dzisiaj było wyraźnie podkreślane. Na przykład. Ale jednocześnie przekazuje wartości. Wartości tym młodym ludziom, młodym osobkom, które są w szkołach, aby w nich wyzwalać, tak jak już dzisiaj podkreślaliśmy, patriotyzm, aby wyzwalać w nich chęć pomocy, niesienia innym, bo przecież tyle dzisiaj jest potrzeb właśnie takich społecznych i harcerstwo to jest ta jedna z organizacji pozarządowych, która pomagają społeczeństwu i podstawowym celem to jest pomoc innym, ale jednocześnie wyznaczenia celów, to tych, o których już mówiłem. Czy pan burmistrz z racji swojego urzędu jakkolwiek pomaga, czy też promuje harcerstwo tu w Ursusie? Zdecydowanie wspieram, jeśli chodzi o pomoc w zakresie na przykład wykorzystywania niektórych sal w szkołach naszych. Tu byłoby wyraźnie podkreślone, zresztą dyrektorzy otrzymali dyplomy podziękowania ze strony działaczy harcerstwa właśnie za tą pomoc, no bo gdzieś muszą się spotykać ci młodzi ludzie, powinni się spotykać, więc my użyczamy oczywiście, nieodpłatnie użyczamy sale, w których mogą prowadzić swoje zajęcia. Oczywiście wspieramy, często rozmawiamy z harcerzami, staramy się. Na przykład Dom Kultury Miś użyczył salę również na muzeum, tak? I w tymże budynku jest muzeum, gdzie można też dowiedzieć się wiele o harcerstwie, o tym, co było przez 180 lat w Ursusie. Proszę księdza, jakie wartości harcerstwo dziś może nam dać? Myślę, że tak jak było w założeniach, tak i dzisiaj to, co się nigdy nie przeżyje, to jest umiłowanie ojczyzny, patriotyzm i wszelkie sprawności, które są potrzebne człowiekowi, który dorasta, żeby stawał się pełnym, wartościowym człowiekiem. Kiedyś harcerstwo kojarzy mi się ze sprawnościami, które zdobywali od najmłodszych lat zuchowie, harcerze, harcerki i to ku dojrzałości prowadziło wszystkich. Czy różni się harcerstwo dziś i kiedyś, jak to się mówi? Myślę, że bardzo się różni, bo w czasach, kiedy ja zaczynałem chodzić do szkoły i miałem być zuchem, mój tata nie pozwolił mi na to, dlatego że było to harcerstwo właściwie sprofanowane i bardzo upartyjnione. I dlatego też ani zuchem nie zostałem, ani harcerzem, bo byłem posłuszny tacie, który powiedział, że to harcerstwo nie jest dla mnie. A które to były lata? No to był koniec lat 60. Później, gdy byłem w liceum, z kolei spróbowano otworzyć taką przybudówkę do przyszłej partii robotniczej. Nazywało się HSPS, czyli Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej. Wtedy już byłem dorastającym młodzieńcem i rozumiałem, że to też nie jest dla mnie. To nie zgadzało się z moimi przekonaniami, ideami, którymi żyłem. Pani komendant, 80 lat harcerstwa w Ursusie. Co to właściwie dla nas znaczy dziś? Uważam, że to znaczy bardzo wiele, ponieważ moi instruktorzy pracują z dziećmi z różnych środowisk tak naprawdę, które są w drużynie. Jest to nasza praca, nasza pasja. Wszystko robimy wolontariacko, więc musimy po prostu kochać to, co robimy, czyli pracę z dziećmi, wspólne obozy, biwaki, wyjazdy. Lubimy się ruszać, lubimy zwiedzać, poznawać nowe, więc
czym jest harcerstwo dzisiaj? Myślę, że ogromną przygodą. Łatwo jest przystąpić do Hufca tutaj w Ursusie? Mamy sporo drużyn działających na terenie Ursusa, więc przy szkole podstawowej numer 14 w 11 jest drużyna męska. Mamy również środowisko, które ma zbiórki przy liceum, także myślę, że wybór drużyn jest ogromny, tak samo również szkoła na Gołąbkach, tam są też środowiska harcerskie. Myślę, że jest nas coraz więcej. A dla Zuchów? Dla Zuchów jak najbardziej. Przewidziane są zbiórki właśnie w szkole podstawowej numer 14, w szkole podstawowej numer 2 na Gołąbkach, tam w zespole szkół, jak również odbywają się zbiórki Zuchów przy wspólnocie mieszkaniowej Skorosze 6. Wystarczy przyjść, zgłosić się? Tak, jak najbardziej. Wystarczy przyjść, powiedzieć, że jestem chętnym Zuchem i chętnie bym pochodził na zbiórki. Druhny się już wtedy lub druhowie zaopiekują. Proszę mi powiedzieć tylko jeszcze, komu przyznano dyplomy, ordery dziś? Dzisiaj ja jako komendantka Hufca dziękowałam, wręczając pamiątkowe dyplomy, dyplomy uznania dyrektorom szkół, władzom naszym dzielnicowym, osobom, które nas wspierają, a Komenda Chorągwi na mój wniosek wręczała dyplomy zasłużonym druhom, którzy swoją pracą wspierają działania właśnie naszego Hufca, angażują się i spełnią służbę. Cześć, jesteście z drużyny Sokoły z Cichego Boru. Co to znaczy? No, każda drużyna ma swoją nazwę. U nas akurat Zuchy. Są orły z Cichego Boru. Tak, więc symbolika. Tak. Nasza obrzędowość jakby opiera się na zwyczajach indiańskich, na kulturze indiańskiej. Tak. To bardzo ciekawe. Są zasady indiańskie i właśnie różne obrzędowości z tym związane. Na przykład? W stroju obrzędowym mamy pióra, tak? Mamy albo jakieś amulety, tak? Mamy symbol naszego szczepu, które oznaczają trzy pióra, czyli trzy drużyny, które miały tworzyć nasz szczep. Pięć piór. Jedno koło, które oznacza, że jesteśmy, jakby wszyscy są równi. Tak. No i lilika, czyli że przynależność do ZHP. I rogi, czyli połączenie ciała z duszą. Widzę krzyże u was na piersi. Wcześniej zaczęłyście przygodę z harcerstwem. Na przykład ja już od pierwszej klasy chodziłam do Zuchów i tak. Bo potem czwarta klasa harcerze. No i tak. Od samego początku mieliśmy w naszej szkole organizowane harcerstwo.